Dzisiaj towarzyszył nam będzie święty Jan Masias, hiszpański Dominikanin z XVI wieku. Spoglądając na postać świętego Jana Masiasa, w pierwszym momencie można odnieść wrażenie, że był człowiekiem przegranym. Od samego początku, kiedy tylko pojawił się na świecie, znajdował się gdzieś na marginesie tamtego społeczeństwa. Nigdy nie był w rodzinie zamożnej, zawsze musiał bardzo mocno walczyć o swój byt, i w związku z tym to ubóstwo od samego początku było jakoś szczególnie bliskie jego sercu. Wiemy z przekazów, że święty Jan Masias szczególnie mocno wzruszał się tymi, którzy pozostawali przez całe swoje życie nieśmiali z powodu swojego odrzucenia i, i zubożenia i jakoś bardzo mocno starał się pamiętać o nich w swojej modlitwie. Tradycja mówi, że codziennie odmawiał trzy różańce, jeden w intencji swojej, drugi w intencji grzeszników, trzeci pamiętając o duszach wszystkich cierpiących. I to jakoś pozostało elementem wyznaczającym jego duchowość przez całe jego życie. Legenda mówi, że któregoś dnia otrzymał widzenie, w którym zobaczył, jak wygląda Królestwo Niebieskie. Coś o co nie jeden z nas pewnie się modlił i o czym nie jeden z nas pewnie nie raz myślał, jak to może wyglądać. I próbując jakoś sprostać tej wizji, która pozostała tajemnicą, udał się do Ameryki Południowej. Chciał bardziej poczuć się wygnańcem na Ziemi, i chciał być bliżej tych, którzy pozostają odrzuceni przez swoje ubóstwo i, i biedę, nieśmiałość. Wszystkie te trudności, na które człowiek nie tylko wtedy, ale i zobaczmy, jak bardzo dzisiaj może w swoim życiu napotkać. Można powiedzieć, że w pewnym momencie. Zamiłowanie do Różańca zaprowadziło Jana Masjasa do zakonu. W pewnym momencie wstąpił do Braci Kaznodziejów, stając się bratem konwersem, czyli jednym z nas, takim, który pomimo, że nie posiada święceń kapłańskich i bezpośredniej misji kanonicznej głoszenia słowa, to jednak ma niesamowitą okazję do bezpośredniego głoszenia Ewangelii ubogim poprzez swoją bliskość z nimi. I takie też było życie świętego Jana Masjasa. Przekazy o nim mówią, że spędzając większość swojego czasu czy to w zakrystii, czy na furcie, stał się przyjacielem tych najbardziej odrzuconych. Szczególnie cenił sobie e, tych, którzy pozostawali nieśmiali, i im towarzyszył. Mówi się o nim, że był świętym na kolanach, ponieważ potrafił karmić tych, którzy głodni przychodzili do klasztoru, schylając się często aż do ziemi. Takie było jego życie i taka jest jego świętość. Cicha, niezauważona i w pewien sposób gotowa na to, by obserwować ją z boku. Święty Jan Masys jest dla nas znakiem miłosierdzia. Tak na niego patrzę i kiedy zastanawiam się nad tym, jakie zadanie płynie z Jego świętości dla nas dzisiaj, to myślę, że to pierwsze, co stoi przed nami, to jest gotowość pochylenia się nad tymi, którzy potrzebują. Każdy z nas ma ich wokół całe mnóstwo i często w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc kiedy dzisiaj spotkasz kogoś głodnego, to nakarm go. Kiedy spotkasz kogoś, kto jest samotny, to potowarzysz mu, choćby to było przez pięć minut. Jeśli spotkasz kogoś, kto jest nieśmiały, po prostu z nim pobądź. Czasem tyle wystarczy, by miłosierdzie pana Jezusa znalazło się w sercach tych ludzi którzy towarzyszą nam na co dzień, często w zupełnym niezauważeniu.